bardzo ważny gość RTC. Osiemnaście minut do godziny dziewiątej w studiu Piotr Gursztyn. Dzień dobry i w studiu też Józef Oleksy, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i skończył się chyba serial, a przynajmniej jego pierwsza część tego serialu, Ryszard Kalisz już poza SLD i co dalej? No sam się określić musi. Mówił o tym wczoraj i dzisiaj już, bo nie znam jego planów. Czy to jest przejście proste do Europy Plus, do Palikota, do obozu Aleksandra Kwaśniewskiego, w którym zawsze był tak naprawdę i emocjonalnie, i koleżeńsko, i w poglądach. Więc zapowiada jakąś tajemniczą sprawę swojej inicjatywy. Sam jestem ciekawy, co zrobi. Nie odwołuje się, więc przyjął definitywnie rozstanie z SLD. I tyle, dlatego że w polityce są dość krótkotrwałe takie właśnie wydarzenia, które uczestnikom wydają się niesłychanie doniosłe, a czas leci i bardzo szybko zaciera te najmocniejsze nawet emocje. Ryszard Kalisz musi być świadomy, że przy nim też czas zatrze okoliczności, w których dochodziło do tego dramatyzmu politycznego w pewnym to, sensie. Że ludzie nie będą pamiętali, czy to Miller wyrzucał Kalisza, czy Kalisz Millera, tak? Tak, to oczywiście, bo popularność Ryszarda Kalisza była ściśle związana z jego rolą na lewicy. On był tu popularny dlatego, że zgrabnie, umiejętnie do ludzi językiem zwykłym mówił o sprawach, które lewica lansuje i które są w jej programie. Natomiast teraz już sprawa stała się personalna, taka trochę życiowa też dla niego. I ludzie szybko przechodzą do porządku dziennego nad takimi, chyba że się wydarzy właśnie coś, co on wywoła. A ta zapowiedź właśnie, o której pan wspomniał, że on coś będzie własnego tworzył, pan coś wie na ten temat? Nie wiem, nie pytałem go, bo on to nie do wczoraj dopiero mówi, że coś się w kwietniu wydarzy. W polityce jest dość ograniczony wachlarz możliwego organizacyjno-formalnego działania, więc może założyć jakąś instytucję, może stowarzyszenie, może przejść gdzieś. To więcej możliwości nie ma specjalnie. A Kalisz to jest jednoosobowa frakcja, czy ktoś za nim może wyjść? Czy to są jacyś ludzie, którzy się z nim utożsamiają, lubią go? Wielu ludzi go lubi. Ale w ja SLD, też. No po prostu, ale tak ja na tyle, też, żeby rzucić ale nie w cholerę jest, partii, w której się było od dłuższego czasu. Nie jest magnesem, który by pociągał do jakiejś secesji, który by grupę zgromadził, bo nie dbał o to i nie robił takich ruchów wewnątrz partii także, a więc on nie ma grupy, która by poszła za nim jako za liderem. A pan był przeciwny jego wyrzuceniu. Tak, bo ja uważałem, że jeszcze nie przekroczył Rubikonu, w którym, jak wczoraj Joanna Senyszyn, prokurator naczelny SLD, jak wczoraj mówiła kilkanaście razy używając słowa nielojalność. W polityce to jest dość ryzykowny zarzut, dlatego że często się ocieramy o coś, co inni mogą nazwać nielojalnością, w zależności od ostrości spojrzenia i doktrynalnej czystości. Więc główny zarzut właśnie, jaki Joanna Senyszyn publicznie formułowała wobec Kalisza, to jest ta nielojalność wobec statutu, wobec kodeksu etyki, zasad SLD. No ja się napatrzyłem na lewicy przez te 22 lata w demokratycznej Polsce różnych sytuacji i muszę powiedzieć, że gdybym był taki ortodoksyjny w sprawach tej lewicowości i lojalności, to bym z wieloma ludźmi nie powinien rozmawiać. Tyle mi szoku sprawili i zaskoczenia, i rozczarowania, a jednak życie się toczy dalej, życie polityczne także. Więc zarzut nielojalności z głównym zarzutem, jaki wczoraj padł wobec Ryszarda Kalisza, on to przeszedł lekko nad tym do porządku dziennego, nie odwołuje się, więc przyjął, panie widać, premierze, był na to przygotowany. A nie spodziewa się pan, że pan może na przykład usłyszeć zarzut nielojalności za swoje słowa w sprawie Kongresu Lewicy i obecności tam Lecha Wałęsy? Pan powiedział, że po tym, jak Leszek Miller zaprosił tam Lecha Wałęsę, to pan siebie nie widzi na tym kongresie. No na kongresie, który pan organizuje. Ja to uzasadniłem. Ja bardzo się przykładałem do tego, żeby to był kongres według mojego i wielu kolegów
postępowych weselne wyobrażenia, że my nie robimy eventu takiego, że spędzamy ludzi, mamy okazję do wystąpień, do pokazania się w telewizji, a resztę jest tłem. Ja inaczej rozumiałem ten kongres. Rozumiałem go jako forum otwarcia na inne małe, mniejsze, większe organizacje związkowe, partyjne, ruchy internetowe, młodzieżowe, po to, żeby pokazać i przybliżyć do siebie cały potencjał lewicy społecznej. I w momencie, kiedy ja słyszę tyle dyskusji ostatnio o tym, jaki to nieprawomyślny jest Kwaśniewski, jaki to Palikot jest nielewicowy, z czym się zgadzam, bo Palikota też uważam, że za nielewicowego człowieka z punktu widzenia programu społeczno-gospodarczego, ale kiedy to słyszę i nagle, bez uprzedzenia powtarzam, prowadząc sprawy kongresu, słyszę, że lider partii zaprosił Lecha Wałęsę, no to jestem zdumiony podwójnie, dlatego że Lech Wałęsa, poglądy Lecha, homofobiczne, różnego typu skrajne, agresja osobista wobec na scenie publicznej, jaką on uprawia, ale także to, co zrobił historycznie, kiedy dokonał zamachu stanu brzydkimi metodami, bez żadnych podstaw, obalając pierwszy lewicowy rząd w Polsce demokratycznej. Przecież Leszek Miller był członkiem tego rządu. I co? I to tak ma w polityce być, że interesy doraźne, chęć pokazania się marketingowego ma być ważniejsza od zasad. Ja jestem człowiekiem zasad. I cierpiałem z tego powodu nieraz. I dlatego uważam, że w pełni mam prawo mieć zdanie na ten temat i usłyszeć od Lecha Wałęsy, który się puszy tym zaproszeniem Leszka Millera i natychmiast wyraził zgodę, mam prawo usłyszeć, co on myśli o własnym postępowaniu wobec lewicy. Panie premierze, dam panu szansę wyjść z tych lewicowych opłotków, bo się zajmujecie samymi sobą, a te zaczynają się żniwa dla opozycji. Będzie prześlenie w koalicji, w rządzie Tuska Pierzyńskiego? Nie będzie żadnego prześlenia, ponieważ Donald Tusk jest politykiem bardzo przezornym i nie wierzę w to, żeby burzył to, co jest podstawą jego władzy. Mogą być różne posunięcia na rzecz uzupełnienia władzy, wzmocnienia jej, ale na pewno proszę nie liczyć na krach w koalicji. Bo kiedy pan mówi o wzmocnieniu i uzupełnieniu, to ja sobie takie pytanie napisałem, bo Tusk powiedział Piechocińskiemu, znaczy powiedział przed tym spotkaniem z Piechocińskim, że zadał mu pytanie, czy PSL gwarantuje mu większość w Sejmie. No ma prawo do tego pytania. Jasne, przedtem nie stawiał takich pytań, bo miał pewność. Teraz tak. Nie ma. No jest dalszy ciąg tego pytania. Jeśli PSL nie gwarantuje tej większości, to kim dosztukować tę większość? No to się rysuje dość jasno. SLD? Jeżeli by sztukować, przeciw czemu jestem, wyraźnie mówię, w tej kadencji dołączanie sojuszu do koalicji byłoby nieodpowiedzialnym działaniem, bo byłoby braniem odpowiedzialności za 5 lat cudzych rządów. To byłby krok samobójczy. Co innego natomiast jest po wyborach, kiedy będzie nowy układ i nowy zasób mandatów w posiadaniu partii. Wtedy oczywiście uważam, że ewentualna koalicja z Platformą Sojuszu byłaby uzasadniona i może nawet trafna, ale dyskutujemy o tym, co dziś i myślę, że Donald Tusk też o tym myśli. Natomiast no tutaj powiem, że między Platformą a SLD tak jakoś się to zgrabnie układa, bądź jest układane, że wrogości jest najmniej, a nawet krytycyzmu opozycyjnego. A co pan myśli o tym zamieszaniu z tak zwaną pieremyczką, zwaną też przez niektórych Jamałem 2? To nie jest nowe pojęcie, pieremyczka ma już wiele lat. To prawda, ale chodzi mi o zachowanie premiera Tuska, wicepremiera Piechocińskiego. To jest dziwaczne, ja tego nie rozumiem i jeżeli nawet były szumy na łączach, i między członkami najwyższych władz nie było przepływu informacji. Coś uznano widocznie za oczywiste i nie uzgadniano dalej. Chyba tak było. Bądź zaniedbano. No to tego się nie rozgrywa publicznie. To co się stało z wyrazami oburzenia premiera, ze zdziwieniem i oświadczeniami Piechocińskiego, potem korygowanymi,
To nie daje powagi sprawy. To powoduje, że no, partnerzy mogą patrzeć na nas jak na stronę, która się szamocze i w sprawach, które są znane, a powiem, że to jest interesująca sprawa, nie nowa, powiadam, bowiem pierymyczka to jest to łącze, które miało mieć miejsce. Białoruś-Słowację. Tak, to nie jest nawet sprawa tej drugiej linii Jamału, bo to było sporne z Rosją. Myśmy mieli duże pretensje do Rosji, kiedy porzucili ideę drugiej nitki Jamału do Niemiec na rzecz Nord Streamu pod Bałtykiem. No, ale to jest trochę inny temat i uważam spokojnie nad tym wszystkim. To są sprawy, które muszą być w różnych kontekstach roztrząsane. Tu na pierwszy plan jest wysuwana sprawa Ukrainy. No, my oczywiście Ukrainę popieramy, to jest nasza strategia, ale przede wszystkim pilnujmy swoich interesów. A Tusk powinien kogoś wyrzucić, na przykład ministra Budanowskiego za ten bałagan? Nie chcę mu podpowiadać, dlatego że był pan premiera. Zna lepiej. Pan by wyrzucił w takiej sytuacji gdybym kogoś? Miał ewidentną winę i gdyby to była wina kompromitująca wizerunek mojego rządu wobec partnerów czy zagranicy, bym bardzo poważnie taką sankcję rozważał, ale powiadam, nie znam szczegółów i musi premier sam tu rozstrzygać. Dziękuję. Józef Oleksy, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję. A Piotr Gursztyn ponownie razem z nami jutro o 8:40.